ciałku nerkowym następuje filtracja, czyli przesączanie się wody i substancji drobnocząsteczkowych z naczyń włosowatych do torebki Bowmana. W ten sposób powstaje mocz pierwotny. Mocz pierwotny przepływa do kanalika proksymalnego. Tam następuje resorpcja zwrotna obowiązkowa, czyli wchłanianie z nefronu do krwi wody oraz niezbędnych substancji, m.in. glukozy i niektórych soli mineralnych. Następnie w ramieniu zstępującym pętli Henlego następuje zagęszczenie moczu na skutek wchłaniania wody i jonów, głównie jonów sodu. Z pętli Henlego mocz przepływa do kanalika dystalnego, w którym zachodzą resorpcja zwrotna nieobowiązkowa i sekrecja. Resorpcja zwrotna nieobowiązkowa to wchłanianie do krwi niektórych jonów w zależności od zapotrzebowania organizmu, a sekrecja to wydzielanie części substancji do światła kanalików. Mocz spływa następnie z nefronu do kanalika zbiorczego, gdzie wchłaniane są niektóre jony oraz woda. Inne jony są wydzielane do światła kanalika. Tak powstaje mocz ostateczny.